Neutralizacja Talboya w Świnoujściu. Czemu bomba jest tak niebezpieczna? Trwają prace nad neutralizacją potężnej brytyjskiej bomby lotniczej Talboy w Świnoujściu. To niebezpieczna operacja, którą wykonują nurkowie z marynarki wojennej. Wyjaśniamy, co to jest Talboy i dlaczego rozprawienie się z tą bombą to tak skomplikowana operacja. Pod angielską nazwą Talboy Wysoki Chłopiec kryje się jedna z najgroźniejszych broni II wojny światowej. Talboy to mniejsza wersja najcięższej lotniczej bomby burzącej, zbudowanej przez Brytyjczyków w 1944 roku. Wysoki Chłopiec waży 5340 kg. W czasie wojny przenosiły go specjalnie zmodyfikowane bombowce. Talboy doskonale sprawdzał się w starciu z potężnymi ufortyfikowanymi strukturami, którym zwykłe bombardowanie nie było w stanie poważnie zagrozić. Jednym z takich celów były niemieckie schrony dla okrętów podwodnych. Bomba została zaprojektowana tak, by wbijać się w ziemię, naruszyć strukturę podłoża i eksplodować. Energia uwalniana w czasie detonacji miała wytworzyć krater, do którego miał się zawalić atakowany budynek. Takie lokalne trzęsienie ziemi powodowało więcej zniszczeń niż bezpośrednie uderzenie w budynek. Talboy był w stanie wyrwać w ziemi krater głęboki nawet na 30 metrów. Talboy w Świnoujściu. Świnoujski Talboy został znaleziony jesienią 2019 roku w czasie prac przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście Szczecin. Niewybuch spoczywa na dnie kanału Piastowskiego. Jest wbity w dno około 100 metrów od przeprawy promowej. Cała operacja neutralizacji bomby jest zaplanowana na 5 dni. Mieszkańcy domów oddalonych o 2,5 km od osi toru wodnego są codziennie ewakuowani na czas pracy saperów. Podwodni saperzy zneutralizują Talboya dziś i jutro. Nurkowie wykonają intensywną pracę, aby przygotować ten obiekt. Przede wszystkim będą go odkopywali, bo jest głęboko zakopany w dnie, będą wybierali urobek, zabezpieczali tak, aby w żaden sposób się nie poruszył, bo każde drganie, każde uderzenie, każde przesunięcie tego obiektu mogłoby spowodować jego nieoczekiwaną eksplozję, poinformował w poniedziałek 12 października rzecznik 8. Flotyli Obrony Wybrzeża, KMDR podporucznik Grzegorz Lewandowski. W pracę przy neutralizacji Talboya zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób z 8. Flotyli Obrony Wybrzeża. Przy niewybuchu będzie pracować około 20 nurków minerów z 12. Dywizjonu Trałowców. Marynarze współpracują też z firmą, która dotychczas poszukiwała niebezpiecznych przedmiotów na torze wodnym Świnoujście Szczecin. Na środę zaplanowana jest deflagracja. Polega ona na oddziaływaniu na materiał wybuchowy innym materiałem wybuchowym i wkładką kumulacyjną. W jej trakcie materiał wybuchowy znajdujący się w bombie jest wypalany.